rocznica ślubu to święto miłości, zaufania, wyrozumiałości i wzajemnego oddania. 50 lat temu przysięgaliście sobie wierność i nieskończoną miłość. Towarzyszyły wam zapewne twarze waszych bliskich, przyjaciół, rodziny. Życzyli wam oni szczęścia i zdrowia na nowej drodze życia. Państwu towarzyszyła zapewne nuta nostalgii i jubilacji. Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia związane z przeżyciem w związku 50, 60 i jedna para, którą mamy zacznę gościć, 65 lat. Codziennej trosce o dom i rodzinę oddaliście Państwo swoje najlepsze lata. Dziś pragnę wam serdecznie za to podziękować. Jako pierwszą do odznaczenia poproszę panią burmistrz. Tak jest. Proszę Państwa, Helena i Władysław Czereda. Dzień dobry, witam. Weźcie Państwo są razem. Jest to data tak bardzo odległa, że aż nie do wiary. A ja wtedy miałem 2 lata. A Państwo zawieraliście związek małżeński. Ci Państwo za 10 lat później, w 65 roku stanęli przed ołtarzem na kobietku ślubnym, patrzeni w siebie z pełną nadzieją na długie i szczęśliwe życie. Patrząc dzisiaj na Państwa, myślę, że to życie było dobre i szczęśliwe, bo jesteście razem do dzisiaj. Nie wszystkim się udaje przeżyć ze sobą tak długo, ale jesteście ogromną radością dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków, którzy są dumni z was, że tyle lat mogą cieszyć się z wami i przeżywać swoje życie i uczyć się od was wielu dobrych rzeczy. Myślę, że umiecie przekazać dar miłości, który powinien być w rodzinie. Umiecie przekazać dar wzajemnego szacunku,
którym wasze dzieci, wnuki, prawnuki powinni nażyć w rodzinie i na całym. Wasze życie, tak jak każdego z nas, usłane było momentami wspaniałymi, wesołymi, radosnymi, ale też niejednokrotnie przyszedł czas, że cię zapłakało, bo mąż był czasami niedobry. Ale to jest to życie, że i poplaczemy sobie, bo później wiemy, jak smakuje zgoda. I na pewno wiele razy w życiu godziliście się. I to mówią, że to jest to szczęście i ta radość z tego, że można znowu wspólnie ze sobą być, rozmawiać. 60 lat ze sobą to jest niesamowite. I cieszę się, że aż tyle par, a tych par jest coraz więcej i w mieście, i w Mijepłowicach. To znaczy, że są dobre warunki do tego, Pani Władysławo i Panie Władysławie, że chociaż drogi dobrej nie ma, ale bycie ze sobą dla siebie, dla rodziny jest wielkim darem szczęścia. Można byłoby dużo opowiadać, ale myślę, że Państwo mieliby też do powiedzenia, który moment w życiu w Waszym małżeństwie był najpiękniejszy. Proszę Państwa, Pan Wójt tutaj pięknie mówił o przeszłości, o tym, jak to było niegdyś wśród Państwa, o teraźniejszości, a teraz pożyczę sobie tego, co w przyszłości. Więc przede wszystkim zdrowie. Ale żeby też i zdrowie było takie pełniejsze, to jeszcze wielu pięknych chwil Państwu życzę. Takich prawdziwych, miłosnych uniesień, ognistych oczu między sobą, pięknego dotyku, dużo bliskości. Żeby jeden na drugiego jeszcze wiele, wiele lat mógł liczyć. Żebyście byli ze sobą po prostu szczęśliwi, żebyście byli przyjaciółmi. I życzę Państwu po prostu wielkiej prawdziwej miłości jeszcze przez wiele, wiele lat. Jaki jest sekret takiej długiego pożycia małżeńskiego według Państwa? 65 lat. A jaki jest sekret tego, że tak długo Państwo ze sobą żyjecie? Rzecz miłości. Kochacie się. I kochacie się Państwo. A jak się poznaliście? Właśnie sobie Pani powie, w 49 roku likwidowali dobrze. Dwa tartaki. Ja pracowałam w tartaku w Starzynie. W 1949 roku, wówczas w 1949 roku w grudniu likwidowali tartak i została przeniesiona do tartaku Rumi, bo był jeszcze tartak w Kudzierzu i też został zlikwidowany do Rumi. Rumi był duży tartak. Tak. Ja przyszłam do pracy, kazali mi usiąść, były dwa stoły, pani tu usiądzie. Tak. To właśnie był mój mąż drugi naprzeciw. Tak. Tak już się poznali. Akurat w tym czasie... Ona przyszła trochę później, jak ja byłem już wcześniej w tartaku w Rumi. Aha. Ona była później... Do 30, można powiedzieć 30 grudnia 1949 roku. Super, czyli jesteście 65 lat małżeństwem. Tak. A znaliście się w wieku, poznaliście się w wieku, ile pani miała lat? Ja miałam 20 lat. 20 lat, a pan? 27. Tak. Wcześniej. Aha. Tylko, że żona jeszcze nie miała pełnych 21 lat. Rozumiem. Musiałam zaczekać aż do października, do listopada. Trzeba było czekać. Bo żona ma w październiku 21 lat, więc... Rozumiem. Ale powiem, jakie mieliśmy zajście. Tak. Jest pierwsze takie spotkanie. Tak. Mąż chciał do Pruska przyjechać, zobaczyć, gdzie ja mieszkam. Nie? Tak, tak. Ja w ogóle się
nie chciałam się zgodzić. Tak. Ja mówię, że pan sobie znajdzie polski pedał. Ale umówiliśmy, że przyjdzie do nas do domu, da się 50 rok, 50 rok, na 9 rok do ślubu. Tak, każdy tak. Był taki okres, tak, że nie badowali na dworcu bilety, tylko trzeba było mieć domu. A mąż przyjechał bez dowodu. Rozumiem, teraz był problem. Wyobraź sobie, w domu... Na komendę, kupę! Niech pan słucha, w domu wszyscy czekają, bo ja powiedziałam, że ten pan przyjdzie do przedziwią i pójdziemy raz do kościółka. Ale pan nie przyszedł, ja poszedł sama do kościółka. Siostra młodsza ode mnie się śmiała, widzisz, to jest takie, że się tak mówią. Co pani mówi? Każdy, ja wróciłam z kościoła, mama już na korytarzu mnie widzę, bo coś tam tak zrobiła, bo jest żołnierz, pan sobie wyobraża, żołnierz służbowa. To jest piękno. Tak jest. Ja mówię, o co, ja nic takiego nie robiłam. I on mówi, że musi pani ze mną przyjść na komendę. Tak. Ja mówię, pan wie, co ja zrobiłam. Powie pani, że taki szczegół. Schodzimy z chodą na dół. Ja mieszkam z Korynku, nie? Tak. Ja bym tego żołnierza, młody żołnierz, tak, nie pan co, pójdziemy przez rynek, pójdziemy dookoła. I szliśmy dookoła, się zgodził. Ale doszłam do bramy, tak, plebanii. I ksiądz proboszcz stoi na plebanii, który mnie bardzo zna, bardzo znał. No ja myślałam, że się po ziemi zakopnie. Niesamowite. I proszę, żołnierz na sobie powagał. W każdym razie doszedł, doprowadził mnie do tego, tam przy kościele, po prostu ojca miał swoje biuro. Mhm. Patrzę, mój mąż stoi. Tak. Tak, co pan tu robi? A ty mówię, proszę wejść do środka. Proszę pana, ja miałem 20 lat, a ty patrzę, jest tu pełno tych, a nie wiem, jak to byli, jak to byli w Polsce takie, w 1949 roku. I trzeba się liczyć ze słowami, nie? I oni właśnie mówili, że ten pan przyjechał do Polska bez dowodu. Dlatego go zatrzymali. I teraz chodzi o to, że go wypuścić, jak ja go znam. I ja bym na razie pracować w Tataku Starzynie. Jeden by taki dowcipny pan, powiem panu to. Tak, tak, tak. A ten pan, kto jest powiem pani? Ja powiedziałam, narzeczony. Ale się zgubiłam czerwona górach, bo ja skłamałam. Aha, wtedy pani skłamała. Ale dla dobra sprawy. Dla dobra sprawy, prawda? Jasne. No i męża puścili, cały dzień nie po polsku nie chodzili. A gdyby męża kontrowali... na swoim słowo, już za nikim nie patrzyła, tylko skończyła. Dokładnie. Tak, bo nas spotka.